Dzień dobry Państwu. Wspólnie z redakcją Nowej Trybuny Opolskiej rozpoczynamy cykl programów internetowych Opolski Pirat – Widzisz, zareaguj. W tym cyklu będziemy prezentować filmy wysyłane policjantom przez kierowców przedstawiające wykroczenia na drodze zarejestrowane za pomocą ich własnych rejestratorów jazdy. W tym odcinku pokażemy niebezpieczne zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Kędzierzyn-Koźle, ulica Antoniego Czechowa. Dwójka pieszych jest już na pasach. Po chwili wchodzi na nie także matka z dzieckiem. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca Audi doskonale widzi pieszych, to zamiast zatrzymać się przed przejściem, przyspiesza. W efekcie mija kobietę z dzieckiem w odległości niespełna 1 metra. Za to zachowanie policjanci ukarali kierowcę mandatem. Do równie groźnej sytuacji doszło w Opolu przy ulicy Ozimskiej. Na filmie widzimy kierowcę czarnej Skody, który na dwupasmowej drodze zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić pieszych. Kierowcy jadący za nim uznali jednak, że oni czekać nie będą i zaczęli omijać pojazd. W tej sytuacji niewiele brakowało, by doszło do potrącenia. Za popełnione wykroczenia jeden z kierowców został ukarany mandatem, a w stosunku do drugiego policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Opole, ulica Niemodlińska. Matka pchająca rowerek z dzieckiem jest już na przejściu dla pieszych. Kierowca osobówki nie zamierza jednak ustąpić pierwszeństwa i przejeżdża na pełnym gazie. Kierujący pojazdami, którzy dopuścili się tych niebezpiecznych zachowań, zostali ukarani mandatami karnymi. Ale te sytuacje mogły zakończyć się nawet śmiercią pieszych. W Polsce co 57 minut dochodzi do wypadku z udziałem pieszych. Paradoksalnie najwięcej osób ginie w wypadkach na przejściach dla pieszych, czyli tam, gdzie powinni czuć się najbezpieczniej.